Zobaczcie, kochani, jest. Cześć moi kochani, witam ponownie. Tym razem drugi dzień świąt. Wybrałem się na wykopki. Idę przeszukać te drugie pole, bo mnie bardzo interesuje. Dzisiaj pogoda jest nawet ok. Nie pada, bo wczoraj tak padało, że zobaczcie co za mną się dzieje. Normalnie woda, tam stoi jezioro z tyłu. Za mną jak widzicie. No ale idę właśnie przeszukać te drugie pole, które jest tu właśnie za mną. No i co? Zobaczę. Może coś wyjdzie, może nie. Jestem sam ciekawy. Pewnie się dzisiaj ubłocę, bo zobaczcie, gdzie klapa. Ale co? Nie poddajemy się i widzimy się przy pierwszym dołku. Zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie się, hej. No i pierwszy dołek mamy. Tutaj dopiero co wszedłem. Zobaczcie jaka woda stoi normalnie, totalnie błoto i wyszedł malutki guziczek płaski. Coś tam z tyłu ma jakieś napisy, ale słabo to idzie odczytać. Także malutki guziczek, pierwszy dołek. Do następnego dołeczka. Mam nadzieję, że będzie ciekawszy. No i namierzyłem tutaj ładny, ciekawy sygnał. Stały 19. Zobaczymy co to jest. Wygląda na mały przedmiot. Także wykopiemy to razem z Wami. Jest tak piękno, że szpadel sam wchodzi. Zobaczymy co tym razem będzie. Głębiej. Czy to wykopane? Mamy to wykopane. Zobaczcie, kochani, jest. Jest. Jest, jest, jest. Jest pierwsza okrągłość. Co tym razem będzie? Co tym razem będzie? Super. Praktycznie trzeci dołek. Wcześniej miałem kawałek folii aluminiowej. Trzeci dołek i monetka. Także zapowiada się całkiem ciekawie. Co to jest za moneta? Nie mam pojęcia. Ale dajcie chwilę, zaraz się trochę obczyszczę i się włączę. No niestety moi kochani, nic na niej nie widać. Totalny wycieruch. Obczyściłem ją trochę wodą, ale nic, totalnie zero nic. Okrągły, płaski krążek. No ale, ale jest. Także jest super, mam nadzieję, że będzie ich więcej i w lepszym stanie. Także zapraszam dalej.
Tym razem pokrywka od jakiegoś, nie wiem od czego, na pewno od czegoś, z napisem Tear Fill Up. No i mamy kolejny dołek i mamy coś tutaj w tej bruce. Tutaj obstawiam, że to jest, bo widać tutaj kawałek, zobaczcie, jest tutaj kawałek. Niech złapie ostrość lepiej. O, widzicie? Będzie guzik. O, i jeszcze poleciał gdzieś mi. Jeszcze gdzieś mi uciekł. Skubany. Ale ja go zaraz znajdę. Gdzieś tu. O, jest. Mam. Kolejny płaski guziczek. Piękny, arsenowy. Zobaczcie, jak się świeci. Zobaczcie arseniaki, w jakim stanie wychodzą. One po prostu nie rdzewieją. Zobaczcie, jaki to jest stop. Piękne. A gładziutki, jak za przeproszeniem, pupczeniem owlaka. Sygnał był 17, 16, 17. No. Także do kolejnego dołeczka. No i tym razem też namierzyłem ciekawy sygnał. Zobaczcie. Dwadzieścia jeden stałe. Zobaczymy. Sygnał taki bardziej na monetkę. Ale co będzie? Zobaczymy. Bo może być wszystko. Zobaczcie, jest. Jeśli ją chyba szpadlem dziobem. No dziobem niestety szpadlem. Tak, baba na wózku. Co tym razem? George czy Victoria? No, kolejna też jest w stanie strasznym, ale dajcie chwilkę, zaraz obczyszczę. No i moi kochani, obczyściłem tą monetkę i wygląda na to, że to jest młoda Wiktoria. I tata. Data jest 1860 bodajże pierwszy. Poczekajcie chwilkę. Bardziej ją troszeczkę namoczę. To będzie widoczna bardziej data. Nie wiem, czy będziecie widzieć. 1861. Tu ją trochę szpadlem dziobłem. Ale w stanie też już strasznym. Baba na wózku. Dobra. Jest kolejna monetka, jest super. Do następnego dołeczka. No i tym razem też mamy ciekawy sygnał. Tylko troszeczkę. Ale 24-25. Sygnał monetkowy, nie za głęboko. Także zobaczymy, czy to monetka, czy będzie coś innego. Powinienem za pierwszym razem to wykopać. Ops. No zobaczcie, jest taka ziemia. Ale zobaczymy, co będzie tym razem. Tak, wykopane.
to będzie tym razem. Co to będzie tym razem? Zobaczcie. Są! Są kolejne okrągłości, moi kochani. Zobaczcie. Jeszcze jak się odbija. Widzicie? Zobaczcie. Jest kolejna monetka. Tym razem chyba będzie starsza. Także zaraz ją umyję i się włączę. No i zobaczcie, kochani, ja już obczyściłem. Nie wiem, czy widzicie, ale ja widzę. Jest z tyłu harfa. To jest tak zwana hibernia. Moneta irlandzka. Z 1700 któregoś bodajże roku, tylko że daty to ja już tutaj nie odczytam. A po drugiej stronie, po przełożeniu, a po drugiej stronie, jak widzicie, jest twarz. To jest chyba bodajże Georgiusz III Rex. Po lepszym oczyszczeniu zobaczycie w górnym lewym rogu. Także jest hibernia pierwsza. Super. Do kolejnego dołeczka. No i mamy kolejny dołek i mamy kolejny fant. Tym razem taka łyżka, ale cieniutka. Strasznie cienka. Normalnie taka cieniutka blaszka. A sygnał to był 10-9. Ale stały był. Także wykopałem to i wyszła łyżka. Jeszcze takie łyżki cienkie to nie widziałem. Do kolejnego dołeczka. No i mam kolejny ciekawy sygnał. Sygnał monetkowy. No ale co będzie? Zobaczymy. No i są. Są kolejne. Są kolejne kształty okrągłe. Zobaczcie. Zobaczymy, co to jest. Tylko zmienię rękę, bo tu mam rękawiczkę. Co to jest za moneta? Jest tak ciężko wyczyścić, bo w glinie wszystko się marze. Dajcie chwilkę, obmyję i się włączę. Z przodu wygląda w taki sposób. Też jest stan ciężki, ale stwierdzam, że to będzie hibernia. Tylko nie wiem, który to będzie Georgiusz. Czy drugi, czy trzeci Rex. Ale jest hibernia. Druga hibernia. Także jest super. Do kolejnego dołeczka, moi drodzy. No i tym razem wyszła folia aluminiowa, sygnał 12-13. Do kolejnego. No i tym razem taka ładna, ozdobna rzecz od szuflady. Na pewno rączka od szuflady składana. W fajnym stanie miedziana. Może są jeszcze jakieś oznaczenia po oczyszczeniu. Ale jest fajna. Podoba mi się. Myślałem, że na początku to będzie klamra. Ale nie. Też jest piękna. Super. Do kolejnego. Jest kolejna, zobaczcie. Zależy, to chyba będzie George albo... Ale zaraz się włączę, to wam pokażę. No i jak widzicie, jest kolejna baba na wózku. Daty 1918. Data. A to będzie George V.
piąty. Już ja to widzę, jego głowę, ale wrzucę wam po oczyszczeniu w górnym lewym rogu. Także robi się już ciemno, ja już powoli będę się zbierał, będę szedł w stronę samochodu. Jak coś wyjdzie, to się włączę, a jak nie, to widzimy się na krótkim podsumowaniu. No i witam na tym krótkim podsumowaniu. To, co widzieliście wcześniej, wyszły dwie hibernie, dwa guziczki płaskie, ten jeden, co miał takie z tyłu jakieś napisy, ale nie wiem, co tu nawet pisze. Także ciężko jest go zidentyfikować. Wyszedł też ten Wiktoria z ją szpadlem, dziobłem. No ta jest w sumie moneta najstarsza, 1861 rok. Także to był fan dnia tego wypadu. No ta śruba, co wyszła. Łyżka w takim fajnym stanie, jakim widać. Strasznie cienka, sama blaszka. No i ta rączka. Bodajże chyba od szuflady. Na pewno od jakiegoś mebla. No i tak to wyglądało. No niestety, dużo się nie posypało tym razem, ale wypadek uważam za udany, także cieszę się. A przy okazji chciałem pozdrowić moich najmłodszych widzów, Tatianę i Adasia. Serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. No i co? I zapraszam was na następne odcinki. Trzymajcie się. I do zobaczenia.